Cześć, tutaj Tumek.pl z browardynia.com. W dniu dzisiejszym piwo, które powinno mnie w końcu zaskoczyć czymś dobrym. Jest to piwo Lubuski Chmiel. Poznajecie tą krawatkę, co? Tego chociaż was nauczę. Browar oczywiście jaki? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Witnica, województwo lubuskie, bodajże powiat Gorzów. Czemu to piwo mnie zainteresowało? Dlatego, że przeczytałem na etykiecie, a lubię chmiel, że to piwo zostało czterokrotnie nachmielone chmielem z lubuskiej plantacji. Etykieta szału nie ma, typowa witnica, krawatka to już w ogóle typowa witnica, kontra typowa witnica, czyli po polsku i po angielsku. Co się dowiadujemy na kontrze? Piwo jasne, pasteryzowane, czterokrotnie chmielone specjalnymi odmianami chmielu z lubuskiej plantacji. Składniki woda, słód, jęczmienny, chmiel. Może zawierać osad z naturalnych składników. Plusem witnicy jest to, że pamiętacie, jest to otwarta fermentacja. W witnicy waży się wiele ciekawych browarów, chociażby Birbant z citrą na czele swoją. Więc co? Myślę, że piwa wam przedstawiać nie trzeba. Na razie nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie. To więc tak, kolor. Typowa witnica. Jasne złoto. Piana, jak sami widzicie, praktycznie jej nie ma. No, nie jest źle. Jest goryczka. Ja bym ją nazwał lekko zalegającą. Są zakłócenia, więc zamknę okno. Bo tam jęków, stęków nie chcemy słuchać. Szkoda, że piana... No widzicie, co się dzieje z pianą. Piana to katastrofa w tym piwie. Czterokrotnie chmielone chmielami z lubuskiej plantacji. A więc po pierwsze, chłopaki. Panowie, bardziej panowie, to tak poważnie zabrzmi. Wartałoby napisać, jakimi chmielami to piwo zostało nachmielone, bo w sumie ani na stronie, ani na butelce nie wiadomo, nic nie wiadomo w tym temacie. Ja bym chciał wiedzieć, czy lubelskim, czy marynką, czy jungą, czy jakimiś innymi chmielami. A może Sybila tam rośnie? Nie wiadomo. Co gorzej, wiadomo ile jest alkoholu, 5,2%, a nie wiadomo jaki jest ekstrakt tego piwa. Przy takiej klasie zielonej etykietki, chmielu, wszyscy, wartałoby takie informacje napisać. Przecież umiecie to, robicie nawet. Niedługo będę pił IPA-kę stąd, więc no, chłopaki zbliżają się do tych tematów. Piwa nowomodnego. Witnica ma bardzo dużo produktów. Ja powiem wam tak. Jeżeli miałbym to piwo gdzieś tam plasować na którymś miejscu piw witnickich, może tak. Piwo w stopce jest przezroczyste prawie. Tutaj takie opalizujące złoto, no to dobrze, to nawet dobrze. Nie wiem, czy to piwo jest filtrowane, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo jest pasteryzowane, a więc filtracja byłaby tutaj zbędna. Raczej chyba z tego, co widzę, to nie jest filtrowane, bo
bo jest lekko opalizujące, więc tutaj ciężko nazwać to filtrem. Mikrofiltracją. Wysycenie jest trochę za małe według mnie. Piana mogła być naprawdę, piana by sprawiła dużo więcej frajdy. Zobaczcie, przed chwilą nalałem, a wy to chyba też widzicie, praktycznie piany nie ma. Mimo wszystko, żeby było ciekawie, uważam, że to piwo, jeżeli chodzi o Wietnicę, jest u mnie na dzień dzisiejszy, na teraz, na drugim miejscu, zaraz za porterem. Chyba, że IPA-ka to wyprzedzi, zaraz zobaczymy. Zaraz tak nie, następnego dnia. Ja bym nawet... Nie, jakaś tam goryczka jest, więc trudno by to nazwać takim mega sesyjnym piwem. Ona jest taka... rewiduje, ta goryczka jest taka lekko zalegająca, ale lekko, nie mocno, więc dla mnie może być. Jakbym miał określić IBU... dałbym jakieś 40 IBU, czyli trochę jej jest. Mi pasuje, mogła być większa dla mnie. Zakładam, że było, że chmielenie czterokrotne oznacza chmielenie w zacieru, chmielenie brzeczki przedniej, chmielenie w gotowaniu, czyli tak jak normalnie właściwie powinno się robić, normalnie. I chmielenie na zimno, czyli na takiej tak zwanej cichej fermentacji. Nieźle. Kupiłem to piwo trochę ze strachem, właśnie łącznie z IPA-ką, z India Pale Ale, z IPA-ą. I myślałem, że będzie gorzej. Słuchajcie, no nieźle. Dałem nawet średnią piątkę w ocenie za to piwo. I chyba tak zostanie. Jeszcze wam tutaj pokażę mniej więcej. Jak już powiedziałem, już niedługo będzie jakaś latarka. Będę stąd świecił, tak że będziecie widzieć, jakiego to jest naprawdę koloru. Kolor jest przyjemny. I gdyby nie ta goryczka, byłoby mega sesyjne piwo, aczkolwiek mi to pasuje. I dawno nie piłem porteru, mam w piwnicy porter z Witnicy, który jest numerem jeden dla mnie, witnickich produktów. To jest zaraz na drugim miejscu za porterem. Całkiem niezłe piwko jak na Witnicę. Mocna piątka. I tyle. Do zobaczenia do następnego wpisu.